Cześć, tu Aleksander, a to jest Sztuka Mieszania, kanał, dzięki któremu dowiesz się, jak samodzielnie przyrządzać profesjonalne koktajle. W tym odcinku zobaczysz, jak zrobić bazującego na ginie Toma Collinsa. Rozpocznij od schłodzenia szklanki typu Collins. Uzupełnij ją lodem lub umieść w zamrażarce na przynajmniej 30 minut. Koktajl wymaga wstrząsania. Metalowy shaker możesz zastąpić większym słoikiem o pojemności około 600-800 ml. Nalej 60 ml, czyli 1,5 kieliszka ginu. Na dobry początek polecam Ci markę Beefeater. Gin uzupełnia proste, słodko-kwaśne połączenie o bogatą paletę składników roślinnych, tak zwanych botanikaliów. Więcej o tym alkoholu dowiesz się z odcinka o ginie z tonikiem. Jeśli wolisz neutralny profil drinka, gin możesz zastąpić wódką, otrzymując wodka Collins. Kolejnym składnikiem jest świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Nalej 30 ml, czyli 3/4 kieliszka. Pamiętaj, że trzymany w lodówce pełnię świeżości zachowuje do 12 godzin. Później staje się coraz bardziej gorzki i pozbawiony aromatu. Kwasowość cytrusa i moc alkoholu złagodzisz dodatkiem białego, neutralnego cukru. Nalej około 20 ml, czyli 0,5 kieliszka gęstego syropu. Przepis znajdziesz w opisie pod filmem. Użycie 10 ml da w efekcie koktajl bardzo kwaśny, zaś 30 zdecydowanie słodki. Balansuj między tymi widełkami i znajdź proporcje właściwe dla siebie. Teraz wypełnij lodem 3/4 słoika. Zazwyczaj koktajle szejkuje się około 8-10 sekund do pełnego rozwodnienia. W przypadku drinków uzupełnianych wodą gazowaną, napojem lub winem musującym, większa ilość wody powstającej z rozpuszczającego się lodu nie jest konieczna, dlatego szejkuje się je o połowę krócej. Szczelnie zamknij słoik i energicznie wstrząsaj około 5 sekund. W tym czasie koktajl schłodzi się, rozwodni i napowietrzy. Opróżnij schłodzoną szklankę z lodu i nalej do niej 1,5 kieliszka, czyli 60 ml zimnej wody gazowanej. Nie przesadź z jej ilością, bardzo łatwo zmienić zbalansowany koktajl w pozbawioną smaku wodnistą mieszankę. Teraz, przytrzymując wieczkiem, przecedź zawartość słoika przez drobne sitko. Sitko zatrzyma drobinki pokruszonego lodu i ewentualny miąższ cytryny. Ostrożnie uzupełnij drinka do pełna lodem. Kości włóż szczypcami lub łyżką, tak by nie wzbudzić bąbelków dwutlenku węgla rozpuszczonych w wodzie. Zwieńczeniem Toma Collinsa jest tradycyjnie plaster pomarańczy w połączeniu z koktajlową wisienką lub skórka bądź plasterek cytryny. Teraz już wiesz, jak zrobić koktajl typu Collins. Jego ideą, podobnie jak drinków z rodziny Sour, jest balansowanie intensywności alkoholowej słodko-kwaśnym połączeniem soku cytrusowego i cukru. Dodatek wody gazowanej sprawia, że koktajl niesie więcej orzeźwienia i mniej alkoholowej mocy. Dziękuję Ci za obejrzenie odcinka do końca. Jeśli chcesz poznać więcej przepisów na proste, domowe drinki, subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, żeby nie ominęła Cię żadna nowa receptura. Na koniec pamiętaj, że alkohol to nie przelewki. Dozuj go z głową i szanuj swój organizm. Do zobaczenia przy kolejnym drinku. Cześć!